w ogóle koncept organizowania zawodów i jakby zbierania pieniędzy na nagrody dla elity jest poprzez wpisowe z Open i Open 40-50 osób, żeby tylko się zapiął budżet, co i tak się nigdy nie zwraca, bo ja na swoich zawodach dokładam. Robię to jakby z jakiejś tam pasji, zamiłowania i chęci oglądania tej elity na żywo. Nie idźcie tą drogą. Jeśli Open, to jedziecie po suplementy na przykład, albo po owijki, albo po nagrody rzeczowe, ale elita niech idzie, tak, robi... W Open moim zdaniem nie powinno być nagród pieniężnych, tak. Bo to też zachęca tych... te osoby, elity, która wie, że nie wygra w elicie, to startuje w Open. Nie? To, jest takie no to open. Trochę siara też, nie? A niektórzy to robią od 8 lat. Jeżeli podoba ci się to, co robię, pamiętaj, żeby zasubskrybować, zalajkować, skomentować, udostępnić. No i najfajniej by było, gdybyś też odwiedziła patronite.pl/panmareł i została patronem, patronką mojego podcastu. Nagrywa to nie nagrywa, bo się pogubiłem. Teraz już się nagrywa wszystko. A czy teraz jak wciśniesz, czy już wcześniej się nagrywa? Teraz się już kameruję, dobrze. Co ja mówiłem? Że mówiłeś, że masz dużo do powiedzenia, ale nie wiesz, czy chcesz wszystko powiedzieć. Mów wszystko, a w razie czego potem zrób rachunek sumienia i powiedz mi, wiesz co, to wytnij. Wiesz? No to nie, to wytnę wtedy. Nie? A czy myślę, że dopóki będziemy... w sumie nie wiem. Każdy wie, o co chodzi. Powiem ci tak, ja mam troszeczkę wyjebane na to, czy są nazwiska, czy są, wiesz, podaję nazwy klubu, czy coś, bo... to jest taki wstęp jeszcze przed tym, kiedy powiem, kto jest moim gościem, jaki jest temat, ale to niech będzie, trudno. Że w polskim towarzystwie crossfitowym, tym całym naszym community, wspaniałym, pachnącym, jest tak, że albo, że oficjalnie, jak wszyscy gdzieś tam się zbiorą do kupy i się widzą, to sobie zbijają piątki, głaszczą się po plecach, jest zajebiście stary, w ogóle jest no super ekstra, nie? Mhm. Tylko się rozejdą i kurwa, jebany, wiesz, a słyszałeś, co on zrobił, a na Open to sobie podmienił sztangę, wiesz. A tak to jest wszystko zajebiście i w ten sposób mamy... Poczekaj, bo ja teraz się będę przedstawiał, żeby rzeczywiście zacząć ten podcast. Ja, wiesz, ja dużo gadam i bez sensu czasem, ale no, to też jest znak rozpoznawczy tego podcastu. Ale w ten sposób się nic w tym naszym środowisku... Siorbłem, nie? Bardzo dobrze. W tym środowisku nic nie ma szansy się zmienić, bo wszyscy udają, że jest zajebiście, a potem ktoś organizuje jakieś zawody i się okazuje, że nie jest zajebiście. A moim gościem dzisiaj jest Bartek Cekus. Bartku, dzień dobry, witam. Cześć. Bartek był wielokrotnie zaangażowany w organizację, współorganizację różnego rodzaju zawodów. Sędzią crossfitowym też jest i właśnie byłeś sędzią głównym teraz na tych zawodach w Łodzi sławnych, co ja zapomniałem znowu, jak one się nazywały, coś tam... Trainport Games, coś tam, Teams, bla bla, pierduderdu. Tych zawodów, co to się mleko rozlało na stole kwaśne i różne się tam inwektywy w kierunku różnych ludzi, także w swoim kierunku. Niekoniecznie, ja tego wiesz, tak nie odbieram osobiście. Wiesz co, może nie inwektywy, ale była tak, wiele osób pisało, że na tych zawodach nie było sędziego głównego, w sensie takiego, a ty byłeś nim, więc z czego mogła ta konfuzja wynikać? Z ogólnego bajzlu, który tam po prostu zaistniał. Nie wiem, czy jestem też... nie przed szereg trochę się wybijam, nie? Bo nawet pisząc posta na CrossFit Polska, wystawiając swoją twarz i zdjęcie, ludzie nagle może wtedy zaczęli kojarzyć, o, to był sędzia główny jednak, nie? To nie jest moja funkcja, której jakby sobie ją wymarzyłem, czy jakby zażyczyłem. W kontekście tych zawodów, czy w ogóle? W kontekście tych zawodów, bo generalnie sędziować spoko lubię. Przeprowadzałem w Częstochowie, bo jestem z Częstochowy i CrossFit Częstochowa jako boks. Pozdrawiamy Częstochowę. Sobie działał bardzo fajnie. Openowskie treningi, wiesz, z kartą ściągniętą jakby ze strony crossfit.com. Zawsze lubiłem jakby to propagować, żeby to było stricte fajne sędziowanie i tak dalej, żeby te treningi, kto chce spróbować, bo tam z Częstochowy, poza ludźmi, którzy gdzieś tam trenują, typu Bartek Góreński czy Patrycja, muszę wspomnieć tutaj, pozdrawiam serdecznie, Hetner, którzy jeżdżą i trenują już, wiesz, na swoją jakby markę i na swoje nazwisko, no to pomagałem, nie? Na zasadzie sędziowania jakiejś tam pierdoły. I to sędziowanie jest jakby moje takie rootsowe. Sam się zgłaszam wielokrotnie do różnych zawodów w Polsce, żeby pojechać sobie posędziować, odliczyć na rękach, wiesz, żeby to było jakby wyglądało.
bo uważam, że w miarę jestem skrupulatny. Odliczyć te ręka, sygnalizować, no, pięć, te takie fajne, tylu, co to tak fajnie na gamesach wygląda, że oni tam... Tak, że 5 po powtórzeń ostatnich do końca, 3-2-1, to też pomaga zawodnikowi. A wbrew pozorom, to jest strasznie trudne, żeby to liczysz robić... Liczysz do przodu, odliczysz do tyłu. Tak, że musisz patrzeć, co ktoś robi, liczyć, rzeczywiście liczyć, wiedzieć, ile tego jest i ocenić w czasie rzeczywistym, karta, czy dobrze zrobił, czy nie, to jeszcze to coś. I jeszcze paluszki, to się wydaje bardzo proste w momencie, jak się to ogląda z boku, tak, ale w momencie, kiedy się to robi, jeszcze się wie, że jeszcze 15 telefonów, czy kurwa filmuje, żeby sprawdzić tego sędzi przędzą. No, a to powiem ci, że akurat w kontekście Łodzi fajnie by było, żeby był ten telefon. Ale to będziemy do tego wracać. No to do tego dojdziemy, ale to, no tak, no dobra, to do tego jeszcze dojdziemy. No i jeśli chodzi o jakby moje takie sędziowanie i chęć pomocy, czy zaangażowania się, bo też byłem powiedzmy... będę się cofał w czasie, pewnie skakał gdzieś tam. Idealnie się wpasowujesz w sposób, w jaki ja mówię w tym podcaście. W Krotoszynie, gdzieś tam w Rybniku, wiesz, sam jeździłem od 2 lat po zawodach, żeby sobie po prostu też w tym środowisku obcować. I ja... A długo sędziujesz? Przepraszam, że ci... Wiesz co, no ja jestem level 1 od 15-16 roku, on już w tej chwili wygasł, ale co roku sobie te judge tam robiłem i wiesz, jakby... Od tego czasu mniej więcej... Znaczy ja funkcjonuję w polskim crossficie i jakby świadomość moja crossfitowa jest od 2012 roku. A czy wiesz co, nie, mi chodzi o samo sędziowanie jako takie na zawodach. Tak, no to powiedzmy te wszystkie zawody klubowe, bo nie startowaliśmy jako sędziowie, czy znaczy jako tam trenerzy, czy osoby zaangażowane przy organizacji, tylko po prostu ja sędziowałem już, nie? I te karty, i biuro zawodów, i takie tam pierdoły, no to wszystko na poziomie klubowym ogarniałem. Od 2 lat robię swoje zawody dla Częstochowy, robiłem indywidualne 2 lata temu, rok temu już ogólnopolskie, w tym roku pewnie też, nie pewnie, tylko zapowiadam, że zrobię i tam już ludzie mniej więcej wiedzą, bo to się za chwilę ujawni. W listopadzie takie jednodniowe zawody, tylko moim jakby priorytetem jest, żeby to była topka i żeby były kwalifikacje mocne, żeby to też właśnie to wyglądało, nie? Żeby przyjeżdżali zawodnicy, żeby prezentować ten crossfit, bo jest nas, no kurczę, w Polsce stać nas na to, żeby po prostu pokazać zawodników, którzy jeżdżą w Europę i mucą tam na Malcie, czy ostatnio Miłosz, który w Łodzi był, tak, i w Madrycie. To mnie zdziwiło, że on w Mastersach startuje. Stary, ja w Łodzi Mastersów zobaczyłem i Dabaci. W mojej głowie to on cały czas ma 30 lat jakieś. No, Dabaci, Stawożyński, Gil. Rafał podchodzi, mówi: Bartek, myślałeś o Częstochowie, bo on w tamtym roku startował, żeby zrobić Mastersów 35. Ja mówię: ja mam 37. Rozumiesz? No trochę odjechali. No, ale ten, chodzi mi o to, że po prostu ja do Łodzi się zgłosiłem jako sędzia liniowy. Takie było moje założenie. A, czyli ty zostałeś, jak to się mówi, poproszony. Field promoted, jak jakiś tam kapitan na polu bitwy ginie, to ty byłeś tam sierżant. I przez organizatora. Poproszony. A, bo Bartek, bo ty ogarniasz, bo to kiedyś coś robi, to... Nie wiem, jaki był klucz doboru, nie? Była propozycja po prostu. Ja wracałem, powiem szczerze, z rodzina... Ale to na miejscu, w sensie, nie, że wcześniej ktoś chciał być, na miejscu. Nie. Wracałem z chałup. Z Login Labu, bo w tym roku jeździłem z każdym turem jako obsługa band LED-owych. No to się pojawiło w tym roku jako nowość. Sponsorzy, reklamy wyświetlane. Obsługa czego? Band LED-owych, te reklamy dookoła, co się świeci. Takie tam pierdolone. To jest moja praca zawodowa po prostu. Okay, pracuję też na co dzień, ale sprzedałem jakby to. I tak słucham, jakim ty szyfrem do mnie, ale już rozumiem. Jesteśmy, mamy connect. Jestem dobra, i wracając z chałup, dostałem jakby zapytanie drogą internetową od organizatora tej imprezy. Czy podjąłbym się jakby stanowiska głównego sędziego, nie? No i powiem szczerze, dobra, daj mi to przemyśleć, nie? No to fajne, coś się dzieje. Ja już powiedzmy uważam, że jakieś tam doświadczenie mam. Nie boję się znowu repować, wiesz, nie? Jakby zawodników szanuję i wielokrotnie i u swoich zawodach i tak dalej. Oni wiedzą, jakie mam podejście do nich. Dużo niewiadomych. 2 godziny rozkminki po autostradzie, gdzieś tak pod Toruniem, mówię, no dobra, jedziemy w to, nie? No i wiesz, potem coraz bliżej zawodów, coraz więcej znaków zapytania, bo generalnie też mam pracę, jaką mam i jakby mało czasu, więc ta zaangażowanie, nie dobieram workoutów, angażuję się. To nie ty programujesz treningi, nie ty dbasz o to, czy do tych treningów wszystko, nie co ma być, zawodów. Jest? Swoją pracę mam od poniedziałku do czwartku w Warszawie, w piątek mam dzień wolny, sobota, niedziela zawody, w poniedziałek mam dzień wolny, we wtorek wypieprzam poza kraj, nie? Po prostu to był weekend, gdzie mam wejść na gotowe, przypilnować, wesprzeć sędziów, wiesz, gdzieś tam mam obiecane karty sędziowskie, sędziów, którzy są przeszkoleni, bo mają tydzień wcześniej zawody na podobnych ruchach,
mniej więcej wiemy, o co chodzi. Opisujemy sobie standardy po necie. Ja przygotowuję jeden dzień. Kasia. Właśnie ty standardy przygotowywałeś ruchów? Do sędziów. Do sędziów, nie? Znaczy, no tak, 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 ale w sensie, że... Konsultacji z organizatorem. Jak robią wallbole, to, że musi być to i to, żeby był ruch to tak, no było to opisane dla sędziów. Nie, bo chodzi mi tylko o to, czy to wychodziło od ciebie, czy od organizatora, bo to też różnie... No tam, i dobra, no i generalnie ja sędziów jakby jeden dzień ogarnąłem ja, drugi dzień pomogła Kasia W. Wydrzyńska. Siema, Kasia. Znamy się z Kasią bardzo dobrze. W, w ogóle, wiesz, skazana na 2 lata i 5 barpisów. Wiesz... Nie wiem, co gorsze. No i ten, i ona też pomogła, więc jakby odciążyła mnie jakby z czasem, bo umówmy się, nie miałem. W czwartek osobiście, będąc na zawodach piłki siatkowej, siatkówki kobiet pod mostem łazienkowskim tutaj w Warszawie, Marcin zaszczycił mnie, byliśmy, gadaliśmy 2 godziny. Marcin, organizator zawodów. Tak jest. No i coś tam ustaliliśmy, nie? I ja bardzo gratuluję pomysłu sprowadzenia zawodów do takiego miejsca, to jest petarda. To się marzy, żeby po prostu każdy startował w takich zawodach, żeby to wyglądało, szczególnie, że PR też, marketingowy, Instagram, ceny, w ogóle wypłacalność, nie? Nagrody. Mówię, nie, nagrody były 4 tysiące za zwycięstwo w elicie, no to mówię, to jest 1000 euro, to przyjedzie ktoś z zagranicy, nie? Sobie pomyślałem. Nie, no, znaczy tak solidnie. No, fajnie, fajnie, nie? I to jest właśnie coś, co jakby tak trochę kolokwialnie mucha na lep, nie? Się złapałem i mówię, dobra, no to jedziemy, to będzie fajnie, nie? No i miało być fajnie, pogoda dopisała i generalnie spoko, tylko że widząc Marcina już w czwartek, budujemy się, nie? Cały czas, będzie dobrze, chłopie, jedziemy z tematem, tak? Myślę, że jeśli mogę ocenić w ogóle, nie? To jest tak, jak ja robiłem we wrześniu zawody w Częstochowie, 2-dniowe na 3 arenach, tylko ja miałem logistykę po jednym mieście, nie? A on musiał z Warszawy spakować geniusa, wrzucić do busa, wyjechać do Łodzi, wrócić do Gdańska, do Tronfitu, wrócić ze składką, z sprzętem, z czymś. Bo to była klatka z Geniusa rozmontowana, tak? Czy nie wiem, czy z Tronfitu. To chyba to było w tamtym roku. Tak, tak, ale w sensie geniusowa ich klatka klubowa, czy nie wnika. Dostali. No, okej, nie, bo powiedziałeś, że spakować Geniusa do tego. No, podłogę na przykład, nie? Jakieś takie rzeczy. Nie, bo wiem, że tak się po prostu niektóre zawody się w taki sposób odbywają. Jasne, chyba nie? Parę lat temu było z Reebokiem współorganizowane 99 Problems Throwdown, to Bartek na organizował. Tak, na tarasach. Znaczy jedno było na tarasach, drugie było na Placu Trzech Krzyży, bo były jakby rok po roku i tam była klatka z Uzerki, jeżeli dobrze pamiętam. Wymontowane, po prostu wymontowana, zamontowana na miejscu. Ja w tamtym roku wyspawałem. Wożona w tym z powrotem. Wiecie. Wyspawałem, jakby wiesz, teraz jestem wygrany, bo stal trochę poszła. Tak. I to stoi jakby w moim miejscu, gdzie sobie trenuję normalnie. Teraz też w tym roku się udało w końcu doprowadzić jakby projekt do tego miejsca, że mogę ze sztangą ciepnąć na swojej ziemi, tak jakby, nie? No i chodzi o to, że wydaje mi się, że logistyka po prostu no, go przeniosła, nie? Bo wchodzę w sobotę na manufakturę o 7 rano, gdzie już jest informacja, że mamy godzinę opóźnienia, a tu się klatka buduje, nie? Ja nienawidzę sytuacji, w której odprawiasz sędziów na widoku zawodników. To już zaczyna być nerwowa, nie? Po prostu zawodnicy też dostali pożywkę, że jak się coś wykrzaczy, to ciśniemy. I tam było ciśnięcie, nie? I w tym jakby Saigonie Radek Kolera, moim zdaniem osoba, utrzymała jakby sytuację, że w ogóle zawody wystartowały i poszły bez problemów z biurem zawodów, gdzie tam Adam i właśnie, bo Kamila głosy, kocham, bo najlepsi ludzie na świecie. Też były głosy, że nie ma biura zawodów na tych zawodach. Ja sam napisałem, że Kamila miała do mnie delikatną pretensję, nawet próbowała się jakby potem skontaktować. To nie jest jakby personalny cios, żebyś wiedziała. Chodzi o to, że myślę, że... Kamila, pozdrawiam. Żeby nie było... Myślę, że się należy. Pozdrawiamy wszystkich. Doskonali ludzie, nie? Tylko chodzi o to, że po prostu nadmiar obowiązku, gdzieś rzeczy typu delegacja zadań, skład osobowy. No nie da się zrobić zawodu w obcym mieście w 4 osoby. Nie? Ale nawet we własnym mieście, to znaczy przy tym jest dużo więcej roboty, niż by się wydawało. Oczywiście. To jest na takiej samej zasadzie, jak, nie wiem, urządzasz dom, bierzesz od dewelopera gołe ściany i urządzasz dom. I ci się wydaje, no tam kurwa, kontakty przykręcę. A to się okazuje, że tych kontaktów nagle w domu jest kurwa 47. I 8 nie działa. Wiesz, i w ogóle nie wiadomo skąd, po chuj mi tyle tych kontaktów, i się okazuje, że takie za mało. Wiesz, i to jest dokładnie to samo przy organizacji zawodów. Znaczy, potrzeba jest dużo więcej ludzi, niż by się wydawało. Ładne. Potrzeba jest dużo więcej czasu, niż by się wydawało. I to nie tylko czasu takiego jakby przed zawodami, żeby na przykład nie wiem, wdrożyć sędziów, przewieźć rzeczy, upewnić się, że wszystko jest na miejscu, ale też na samych zawodach, bo to jednym z... Tak my też będziemy właśnie zeskakać teraz, nie? Będziemy wracać do tych zawodów, ale... Znaczy, Triumph miał bardzo dobry PR zeszłoroczny, bo to było w warunkach Ursusa chyba?
Nie wiem. No nieważne. Generalnie wiem, że z Częstochowy pojechali. Ja też mam informację od zawodników. Super, wiesz, super sędziowanie. Elegancko. Tam standard, wiesz. A to w klubie wtedy było, tak? Tak, to było wewnątrzklubowe, nie? Zawody. W sensie, że zorganizowali jakby w swojej przestrzeni, nie? Mhm. To też jest duży game changer, nie? Jeśli... To ogromna różnica. No bo masz wszystko na miejscu. Jak ci czegoś brakuje, to pożyczysz. Gdzie to leży. To, nie, no to tak jakby było na zawodach, już nie pamiętam jakich zawodach. A chyba w ogóle na zawodach takich, które kiedyś w CrossFit Wilanu cośmy organizowali. Czegoś nam brakowało. Chyba potrzebowaliśmy dwóch wiosł. No to się chyba żeśmy z CrossFit Mokotów po prostu pożyczyli, nie? Ta, ale to wiesz, ale to trzeba było dwa wiosła przywieźć. Ktoś wziął dostawczaka, pojechał, przywiózł dwa wiosła, czy tam cztery ketle, czy coś takiego, nie? Ta. Wiesz, na tej zasadzie, a nie okej, okay, ładujemy wszystko, kurwa, wiesz, łącznie z barem i lodówką, wiesz, no, to jest zupełnie co innego. No, dlatego ten temat taki, myślę, że po prostu w tym roku troszkę za wysokie ambicje, może, nie wiem, co organizatorzy jakby promując markę Trimport, bo jest to jakby firma z trenażerem i oni tam trenują na tym, tak, to jest to koło zamachowe i tak dalej. Mhm. I tam jest parę dużych, fajnych nazwisk znanych w CrossFit, no to jest jakby temat, który gdzieś tam może się przepalić. W tej firmie, tak? Znaczy, no, Radek trenuje na tym, wiesz, właśnie Geniusa trochę i tak dalej, nie? No to teraz mają dużą lekcję do odrobienia, bo jeśli chcą uratować, moim zdaniem, trochę twarzy, no to muszą odpierdolić zawody w przyszłym roku. Tak. Wiesz, co mi to przypomina? Mi to przypomina... 8 lat temu, nie? Mi to przypomina wspaniałą sagę, jaką przechodzi, czy przeszedł, czy przechodzi nadal w sumie, Login Lab. Okay. Pierwszy Login Lab, nie było mi na pierwszym Login Labie. Ale byłeś sędzia z RUB, z GRET i tak dalej. Historia jest długa. Ja znam ją. Ale na pierwszych zawodach mi nie było w ogóle. Ja pamiętam, że pierwsze zawody były albo w 2014, albo 2015 roku. Mają może 8, nieważne, 7 ale, lat. Ale, no. Ale dawno już temu. I pamiętam, w ogóle co mi zdziwiło i taką mi trochę taki powiew zachodu był, jeżeli chodzi o te zawody, to były dwie rzeczy. Pierwsze było to, że mieli, oprócz tego, że tam się robiło burpeesy i cleany i jakieś takie inne rzeczy i muscle-upy, to oni tam wtedy, bo tam ten tartak w Krotoszynie jest jednym jakby, nie wiem, czy sponsorów, organizatorów, no zaangażowany jest to w każdym razie, no to mieli na terenie tego tartaku jakieś workouty, coś tam. Z drewnem, z tym, tebele i tak dalej. Tebele, niebele, to było takie fajne. Szczególnie, że oni jeszcze to wiążą, wiesz, tak, log jako tak, drewno, tak, wiesz, to ładnie to marketingowo że budują. Coś innego i też było coś, że takiego, że Bartek Lipka nie brał udziału w tych zawodach, on nie startował, ale nie sędziował. On był zaproszony po prostu jako persona. Jako persona, nie? Okay. On był wtedy chyba drugi czy trzeci rok z rzędu The Fittest in Poland, tam już chyba był w tym roku chyba, co tam się odbyło, to chyba już było na regionie. Więc taką był bardzo, no najbardziej rozpoznawalną twarzą w polskim crossficie. Więc go zaprosili jako takiego, tak jak teraz Matt Fraser, jeździ, wiesz, i tam wszyscy oglądają zdjęcia, robią to tak ten. I tak patrz, wiesz, i był z tego profesjonalny, znaczy no, jak na tamte czasy przynajmniej profesjonalny, film zmontowany, tak, no zajebiście, nie? I wszyscy powiedzieli, kurwa, jakie zajebiste zawody, muszę wziąć w nich udział. Mhm. I problemem było to, że ja nie pamiętam, który to był Login Lab pierwszy, na którym ja wziąłem udział jako sędzia, wtedy jeszcze nie główny, tylko po prostu tam właśnie sędzia liniowy. To był albo drugi, albo trzecia edycja. I to było to, o czym ty teraz mówisz. Za duży kawałek tortu chciał Dawid, Dawid Kujawski. Dawid. Pozdrawiam. Ciebie też pozdrawiam. I twoje wąsy, wszystko pozdrawiam. On ma strasznie śmieszne wąsy. Brodę? To nie ma śmiesznych wąsów, powiedz mi. W tym świecie. W sumie tak. Tom Selleck. Z tego nie możemy żartować. I za duży kawałek tortu, mi się wydaje, Dawid chciał ugryźć i trochę się nim zadławił. I ja pamiętam, że na tych ja mówię o tych konkretnych zawodach, na których byłem. Nie było tragedii, to nie było tak, że te zawody w ogóle, wiesz, leżały, kwiczały i ten, ale było bardzo dużo niedociągnięć, które moim zdaniem, i to takich czasowych, że na przykład, bo te zawody były trzydniowe, a my jako sędziowie, żeby wyrobić się, a nas było, w sumie nas było sporo, bo chyba było 15 osób czy 16 w sumie, nie? Bo tam były trzy areny w sumie tak, ale dwie naraz czasami, basen, coś tam trzeba było, deszcz wiesz, pada. Deszcz w ogóle masakra. I wiesz, i my w piątek rano zawody się miały zaczynać chyba w piątek o 11 czy 12, a my o godzinie 8 dopiero rozkładaliśmy strefę rozgrzewkową dla zawodników, jeszcze klatkę dokręcali tam, wiesz, kluczem, właśnie tak jak mówisz, nie? Rzeczy, które powinny być zrobione dużo, dużo wcześniej. No, wiadomo. I wiesz, to był jakiś 2016 czy 15, okay. Coś takiego, nie pamiętam dokładnie, ale i to właśnie było to, i tak sobie, wiesz, ja pamiętam w ogóle, że ostatniego dnia w niedzielę już w pewnym momencie zrobił się taki młyn, bo sędziowie nie do końca ogarniali w ogóle, jak mają sędziować, bo sędzia główny, który był w tamtym roku,
jakby no, moim zdaniem średnio się, to chyba był brat Dawida w ogóle wtedy. Artur, jeżeli dobrze pamiętam. Artur, też pozdrawiamy. Artur, ciebie też pozdrawiam. Oczywiście, że cię pozdrawiam. Ogólnie jesteś bardzo sympatycznym gościem. W ogóle wszystko super. Nie do końca moim zdaniem się wywiązywał z bycia jakby sędzią głównym. Za rzadko reagował na to, że ktoś coś tam źle robi. No. Źle byliśmy trochę odprawieni. I ci sędziowie, którzy po prostu, nie wiem, mieli jakieś większe doświadczenie, robili to już wcześniej, a ja już wcześniej na różnych zawodach. Ten wózek, no. To ciągnęli ten wózek. No, więc, i to jest historia, więc jak to się całą pracowało. Niedzielę całą niedzielę, bez najmniejszej przerwy, sędziowało tych samych 8 sędziów. Między innymi ja. Więc ja z areny, no. A był upał jak chuj, nie schodziłem przez chyba 7 czy 8 godzin. Story of my non life. Stop. Po prostu, wiesz, ale żeśmy uciągnęli, w ogóle nie wiem jakim cudem spieliśmy się, uciągnęliśmy, nie wiem czy Kasi wtedy, w ogóle to też nie było, tak by the way, nie jestem pewien. Uciągnęliśmy ten wózek i moim zdaniem niedziela była najlepiej sędziowanym dniem, mimo wszystko, mimo tego, że byliśmy tak wyjebani, że aż w pewnym momencie nie wiedziałem, czy ja sędziuję, ale jak już tam na automatycznym pilocie mój mózg sobie z tym poradził, nie? I w następnym roku ja się sam zgłosiłem do Dawida, że przywieziesz sędziów, że ja chcę być sędzią głównym, że przywiozę sędziów, czy on się ze mną skontaktował, nie pamiętam, ale w każdym razie, żeśmy się dogadali, że okej, ja będę sędzią głównym, ale ja organizuję sędziów, ja wymyślam standardy. Po prostu, programowanie wszedłeś, tak? Nie, w programowanie nie, w standardy same. Oni niech wymyślą, co oni chcą, żeby ci ludzie robili. A tylko mi prześlijcie, jak one mają wyglądać, ja sobie na nie popatrzę dużo wcześniej i sobie wymyślę, no dobra, no tak robią przysiad, no żebym wiedział, na co sędziowie mają patrzeć, co mają oceniać. Tak? Tylko o to chodziło. I ewentualnie tam jakieś bardzo drobne nanosiłem, znaczy inaczej, nawet sugestie, nie nanosiłem zmian, dałem sugestie, żeby coś zmienić, bo na przykład coś może być trudno sędziować. I tylko pod tym kątem. Jeżeli się uprzecie, dobrze, okej, ale tu mogą być problemy. Ja bym wolał zrobić to tak, zrobić, wiesz, no i żeśmy się tam nawet spoko dogadywali w tej kwestii, nie? Ale dalej na miejscu było strasznie dużo niedociągnięć innych, na które nie miałem żadnego wpływu, bo... To jest tak, że trochę, wiesz, kładziesz jakby twarz i trochę tak... Ja nie wiem, jak to jest na każdych zawodach, jak ktoś idzie źle, to zawsze jest wina sędziego. Czy to głównego, czyli niewego, nieważne. Bo to jest ta osoba, która stoi koło ciebie, no, i... wiesz, która jest też zestresowana. Jasne, właśnie, to chcę, wiesz, jakby tutaj jako ten sędzia, powiedzmy, samozwańczy w tym kraju, nie, śmieje się w Częstochowie. Sędzia to jest sędzia. On się ma prawo pomylić, ma stres, ma upał, ma, wiesz, nowe otoczenie. Tutaj były zawody wyciągnięte z klubu, wrzucone na zajebistą arenę, na zasadzie dużo ludzi przypadkowych. I dla Janusza i Grażyny, którzy przyszli jako kibice z torebką z zakupów, wyglądało sztos. Ciała, tak. Wiesz, ruszają się, ciepłym ciężarami dziewczyny, wiesz. Latają po tej klatce, tam. Co tam klatka się też lata. I wie, no. I tak mniej niż u mnie, wiesz, w Częstochowie. No ale okej, to są jakieś takie rzeczy, dopóki nie przytwierdzimy, nie zbudujemy Zeusa, kurwa, tak. I nie postawimy takiego Roja czy coś tam, to się będzie działo, więc trzeba sobie radzić tym, co mamy. Ale chodzi mi o to, że sędzia, dziwne jest dla mnie to, że zawodnik, który, wiesz, gdzieś startuje w Polsce od 8 lat. Nie wie, jakie są standardy. Oszuka swojego sędziego, nie? Na tej zasadzie, bo... Wiadomo, że kolanem dotknie, wiesz, łokcia przy wallballu. Jak ktoś startuje w kategorii elit, teraz drodzy zawodnicy, o was chwilę. Jak ktoś startuje elita jest już trochę inna. Ale poczekaj, ale jak ktoś startuje w kategorii elit, to moim zdaniem takiej osobie nie powinno się tłumaczyć jakiś standard przysiadu. Bo no ta osoba powinna już wiedzieć, bo to jest... dla mnie to jest śmieszne, kiedy zawodnik mówi... Tak. Ale trzeba się kurwa prostować. No zawsze się trzeba, się trzeba było prostować. Na każdych zawodach zawsze, kurwa. Więc stary, pierwszy ruch, jak się uczysz, zarzut piłką na crossficie. Jedyne, co trzeba by było wyjaśnić, to że okej, jak startujecie, to stoicie w tym miejscu, jest sygnał startu, to idziesz tu, robisz to tu, przechodzisz tu, nie wiem, klepiesz w coś, po prostu kolejność... Odprawa to też jest duży temat, następny temat. Nie ma czasu na takie rzeczy przy zawodach, nie? Że to po prostu się nie dzieje. Pytanie, uwielbiam tą kreatywność zawodników na odprawie, gdzie dostajesz 80 ludzi, musisz stanąć przed nimi, umawiasz jakieś workout. Pytania i dostajesz takie pytanie, że masz ochotę po prostu skoczyć z mostu. No tak jak mówisz, nie? Wiesz, o co chodzi, że kombinactwo. Ja nie wiem, czy to jest cecha polska. Powiedz mi, czy ten zawodnik, który zadałby to pytanie w Łodzi, poszedłby... Na trening po prostu. Już nie. Pojechałby do Malty, na Maltę na przykład. I hello, I have a question. Tak, czy ja muszę... Tak, kurwa, no zawsze trzeba było to zrobić. Zrób to, proszę. Czy jak robię double, to muszę skakankę trzymać w rękach? No, wiesz, no na tej zasadzie to są pytania. Wiesz, no, dla mnie, jako sędziego głównego, powiedzmy, to są rzeczy oczywiste. I na przykład widzisz kątem oka, jako sędzia główny na arenie chodząc. Patrzysz, reagujesz na no-repy liniowych. Okej? Jest no-rep, patrzysz, co się dzieje. O kurwa, faktycznie kwasi w chuj. Jak nie słyszysz tych no-repów i sam wyłapiesz,
to podchodzisz do sędziego, mówisz na ucho. O Jezu, ile ja się zawsze nałażę po tej arenie? No, ja mam 60 tysięcy kroków w dwa dni, nie? Po 30 tysięcy dziennie, sobota, niedziela, standard, 3 godziny tak spania. Tak. I to, to robisz te 30 tysięcy kroków? 20 na 20. Na 20 na 20, tak, dokładnie, arena. No, no wiesz, o co chodzi, nie? I teraz i podchodzisz do sędziego, mówisz mu na ucho, no bo jakby to jest jego kompetencja, żeby go znowu repować, nie? I słyszysz w odpowiedzi bez personaliów, nie? Ale na drugiej linii tam nie... Tak. Ale nie. Tam, ale tam zalicza, ale ty... co się to kurwa... I w którymś momencie już, żeby, nie wiem, też może mi klik. I też potem miałem zarzut następnego, nie? Poczekaj, to teraz do sędziów. Drodzy sędziowie, to nie jest tak, że na drugiej linii ktoś pozwala. Po pierwsze... Może was nie widzi. Po pierwsze, poczekaj. Was nie interesuje, co się dzieje na drugim stanowisku. Wy robicie tam pierwsze, siódme, nieważne. Wy macie test i to za to stanowisko odpowiadacie. Tu ma być najlepiej, kurwa, na świecie. Jak gdzieś jest źle, to nie jest wasza sprawa, wasz problem, to nie jest sprawa na teraz, nie dla was, dla sędziego głównego. Jak ktoś ma za to dostać opierdol... To będzie sędzia główny. Poza tym, druga rzecz jest taka, że bardzo często właśnie sędziowie przez to, żeby mieć troszeczkę mniej rzeczy naraz na głowie, to nie robią tych... ruchów, tak, że no, potrzebne. Że to tak, a to jest bardzo potrzebny. Werbalny znak i znak. To jest bardzo potrzebne, ale ja tego od ludzi, którzy szczególnie jak ktoś pierwszy raz, tak. Ludzie mi mówią, wiesz co, pierwszy raz sędziowie, mówię, dobra, posłuchaj, no. Nie skupiaj się na machaniu rączkami. Tylko głośno mów. Ale głośno mów. Tak, żebym ja po prostu widział, nie wiem, kiwni, ale wiesz, jakby nawet jak nawet głośno nie powie, ale zaliczę tego no repa, to wiesz, ja podchodzę, on tutaj robi, ale nie, ja daję no repy, daję tylko ten. Mówię, a, no okej, okay, no już skontrolowałem, wiesz, i z tego może wynikać, że ktoś myśli, ale tam zaliczyłem, bo to, że ktoś nie machnął ręką, ja wiem, że powinien, bo tak jakby no, dla wszystkich będzie wygodniej, ale z różnych względów czasami ktoś tego nie robi. Nie ma tej śmiałości, boi się, wiesz, nie jest taki... Dokładnie, nie umie skreczować no, po prostu i nie macha tymi łapami. Więc może to z tego też wynikać, więc nie, naprawdę ani sędziów zawodnicy nie powinni troszkę, się tak. interesować tym, co się dzieje gdzie indziej. Kibice też są zawsze najlepsi. I to jest szczególnie... presja zawodnicza klubowa. Kibice, teraz do was. No, to jest następny temat, nie? Tak. Bo wydzieranie się na sędziego, wiesz, no sędzia czasem jest to, wiesz, ja się już uodporniłem, nie? Generalnie też mam tunel i swoje robię, nie? I mam w dupie. Chociaż muszę tutaj posypać głowę popiołem. W którymś momencie na zawodach w niedzielę na przykład już było sytuację, ej, a tam to, a tam tamto, bo zaczyna się już presja pod wynik, pod miejsca, pod ułamki sekund, szczególnie, że już nam narosł burdel z soboty, nie? I zaczyna być już to, po prostu się jakby ta fala jest gówniana i rośnie coraz bardziej i tak cię już zasłania. Zaczyna się łamać fala. No tak, a ty nawet jeszcze nie robisz burpee na tej desce, nie? Żeby wstać i surfować po gównie, za przeproszeniem. No tak to wygląda, że po prostu mnie się to wymknęło spod kontroli, ja się przyznaję. Ale też nie chcę się tutaj wybielać, że po prostu było trudno, ciężko i tak dalej. Trudno. To jest doświadczenie, tak? Myślę, że i tak uratowaliśmy to, a z zawodnikami sytuacje sporne, które miałem, że na przykład przypilnowałeś mi pistoletów i zrobiłeś to w sposób nieprofesjonalny, mam wyjaśnione, nie? Bo okej, wszedłem przedliniowego i po prostu poleciałem według standardu. Takiego oczywistego, a w międzyczasie już nie było sędziego głównego, który by popatrzał, bo masz czterech linii na tej, czterech za plecami, osiem zawodników. Jedno, ale ja wielokrotnie chodziłem i poprawiałem po sędziach. Ja sam dawałem no repy, to jest no rep, masz dawać pytanie, no repy. Nie? I dostałem najlepsze albo od zawodników, albo od ich anturażu, ale ty nie jesteś jego sędzią. Ja mówię, ja jestem kurwa sędzią głównym. Tak, no masz prawo, nie, teoretycznie, ale z drugiej strony też powinien być jakby trochę, bo ja czasem dostałem jakby zarzut, że, bo zazwyczaj mówię, wiesz, niżej, no rep. Tak. Da się, dziękuję. Tak. Tyle, odchodzę. No. Czasem proszę zawodników. Miłosz Staworzyński, na przykład mieliśmy sytuację, w której wszystkich przed parowym, gdzie był punkt zborczy w synchro u góry, przy nie Devil Pressie, tylko Manmakerze, to też był ciekawy ruch. Tak, to jest, 15 ruchów po drodze, ale punkt zbiorczy na górze, nie? Wszystkich ustawiałem tak, że dwóch sędziów miało ich z boku i patrzyło sobie jakby w twarz, nie? Znaczy ten. I oni jako jedyni zaczęli workout, może nie usłyszeli, może nie zostali poinformowani przez sędziego liniowego, ja może nie zdążyłem też dojść przed startem workoutu do niej. I w trakcie workoutu poprawiłem, nie? W sensie pozycję, żeby tak, stali... żeby stali w tak ten sposób, trzeba. A nie twarzami do siebie, nie? I zawodnik z Miłoszem, który startował, nie powiem nazwiska, pamiętam twarz, ale nie powiem, zaczął dyskutować, a Miłosz powiedział, zrób to proszę. Nie? Powrócili się w trakcie workoutu, ja nie znowu repowałem, poszli dalej. Dziękuję, odszedłem. To są tak, ale to jest to, co teraz Miłosz pisze po zawodach w Madrycie, że wiesz, fajnie, community, róbmy coś dobrego i tak dalej. To ja widziałem tą jakby zawodnika, który jeszcze dla mnie,
jak widziałem wszystkie jego regiony. Miłosz, Miłosza też pozdrawiam. Pozdrawiamy, tak. Znam historię z Login Labu, gdzie tam jakieś tam małe niesnaski wyszły i tak dalej. I wiesz, ta Warszawa, ten Krotoszyn, południe Polski, północ Polski. Ja mam z Białymstokiem trochę nie po drodze, wiesz, nagle się okazuje po zawodach w Łodzi. Ale wiesz, no życie, tak? I teraz wydaje mi się, że i tak mimo wszystko te zawody, które pokazały, że po prostu nadal gdzieś jesteśmy 8 lat cały czas w tym samym miejscu dreptamy, nie? Tak jak przypomniałeś jeszcze Login Lab, ja muszę powiedzieć to, bo generalnie widząc, obserwując od 2020, gdzie był Szybaj i Mary Italii, pozdrawiamy. Marysia, cześć. I to była przyjemność na nich patrzeć, bo oni mieli beast mode, oni sobie robili. To są ciężary, które w workoutach, na zawodach, no oni przerzucają większe tony i po prostu kończąc workout 4 minuty przed wszystkimi, gdzie tam 8 minut, a oni w 4 minuty robią, to po prostu jest tunel, swoje robię, pięknie, ani jeden no rep, wszystko głęboko siada, to zabawa, to był pokaz crossfitu, nie? Rok później jestem też na Login Lab, wywala system chipów, oni chcieli ładnie sprinty porobić, pobiegać, gdzieś trasa dłuższa biegu się pogubiła po drodze, system nie działa, w niedzielę jest bałagan, całe siedzenie, memowa, wiesz, degrengolada na zasadzie Radek czeka na wyniki, o 12 nadal czeka na wyniki. Wiesz, cała noc siedzenie, to nie są warunki na zawody. Ja na zasadzie zawodnik ma przyjechać, ma wiedzieć rozpiskę, startuję o tej, czyli na rozgrzewkę wychodzę o tej. O 12 jestem z areny zwoływany z rozgrzewkowej, za 5 minut startujesz, stoisz w blokach startowych, czekasz. Stygniesz tak jak przez stół. Bo przez to z tym boksem, co ci opowiadałem przed tym. Czekasz, wiesz, i czekasz i wszystko jest jasne, nie? Nie już w Łodzi mówię, że tam, wiesz, nie było tej rozpiski. Była jedna, niewidoczna, niektórzy nie wiedzieli, niektórzy się dopytywali i tak dalej. To są takie niuansiki, no, które się wysypują. Ja wolę zrobić takie zawody, jak swoje w Częstochowie, gdzie mam biuro zawodów na zasadzie, kurwa, Excel, no, drukarka. Oczywiście, kurwa, to jest najlepsze. Po co mi, wiesz, aplikacja, ale posłuchaj, póki jej nie umiem. Posłuchaj, ja mam swoją anegdotę na ten temat. Miałem taką sytuację na Weicher Cross Games. Bartek, pozdrawiam, Bartka teraz pozdrawiam. Bartka z Wiechorowa. Zawody, które zresztą bardzo lubię, kilka razy już tam byłem, no teraz mi się, nic, tylko mi się dzieci rodzą cały czas, tak nie bardzo mam kiedy pojechać. Bo jednak wolę patrzeć, jak tam srają w te pieluchy, nie? Więc za jakiś czas tam pewnie znowu pojadę. Bardzo chętnie zresztą, bo bardzo lubię te zawody, tak jak powiedziałem. Natomiast mieliśmy raz taki problem, że no organizator chciał, żeby było właśnie tak pro, super, zajebiście. Chcieć. No to dobra, to żeby zapisywać wyniki, skorzystamy z takiej apki, które będziemy mieli na gotowe, w biurze zawodów, będą wpisywać, będziemy wszystko mieli policzone, cyk, cyk, cyk. Na ekranach będziemy tam pokazywać ludziom na bieżąco, będzie super, nie? Będą mogli sobie apkę sprawdzić ekstra. I teraz za cholerę sobie nie przypomnę, co to była za apka, więc nie będę wymyślał, bo jeszcze poda mnie tą, co trzeba. Natomiast dosłownie w trakcie dnia, już nie pamiętam, czy zawody były dwu czy trzydniowe, chyba trzydniowe były, w trakcie dnia, w piątek, się okazało, że kurwa, nie działa ta apka. W sensie, nie pamiętam, co się zjebało, ale coś się zjebało. Nie było pełnych list zawodników. Nie było wszystkich zawodników w apce. Bo niektórzy się zgłaszali, tak, srak, owak, coś tam, ale miało być to ogarnięte, bo jakby ta osoba, która tą apkę obsługuje, w sensie od strony tej apki, dostała wszystkie listy zawodników tam na czas, tam się część dublowała, no ale to trzeba było, wiesz, wrzucasz do Excela, zlikwiduj duplikaty, wrzucasz, masz, nie? No, ktoś, nie wiem, co się stało. Ja się nie znam na Excelu, mam człowieka, który się zna. Straszny był problem z tym, żeby był to naprawić, a sami nie mogliśmy tego zrobić, bo nie mieliśmy nawet takiego dostępu do tej apki, żeby w ogóle móc to zrobić, w sensie to musiał tylko jakiś administrator. No i wtedy robisz na piechotę ręcznie. Cudawianki, nie? I wszyscy wkurwieni, wiesz, bo nie ma wyników, i ludzie z tego, z biura zawodów, wspaniali ludzie po prostu. To jest często tak, że ta tytaniczna robota jest niezauważalna. Robotę odwalili, siedzieli do chyba drugiej w nocy i właśnie w Excelu sami od podstaw, na podstawie tych trzech różnych list, sami od nowa zrobili listę zawodników, pospisywali te wyniki, a potem jeszcze wymyślili, jak ten Excel ma działać, co ta formuła, tak, sowaczki, no. Sraty, taty, dupa w kraty, żeby to, wiesz, żeby potem te wyniki rzeczywiście dobrze się podawały, nie? I skończyli chyba o drugiej w nocy, jest super, w sobotę rano mamy wyniki, ale ponieważ dopiero tak późno żeśmy dostali te wyniki, mieliśmy je rzeczywiście, to nie dało rady na sobotę zrobić tak, żeby kolejność startów, tyłu, no. Wiesz, zrobić od tyłu, nie? Więc po prostu poleciliśmy dokładnie tą samą kolejnością, co poprzedniego dnia i to zresztą było chyba ogłoszone nawet tam w poście, no, na fejsie, że posłuchajcie, ze względu na takie sytuacje, to zawodnicy do mnie przychodzili, że my jesteśmy niepoważni,
I że to, w ogóle to była dla nich największa krzywda. Posłuchaj, to... No musiałbym chyba ich dziecko pierogiem zdzielić po twarzy z w całej jest siły. Teraz ten, pancake challenge. Tak, pancake challenge. Tortilla challenge. Tortilla challenge. Tak. Musiałbym... Co to się wkłada do buzi? Nie, wodę trzeba i tortillą się... To mi się bardzo podoba akurat. Niewiele tych challenge mi się podoba, to mi się podoba. I wiesz, ale naprawdę, ze dwie czy trzy osoby, to było... Ja byłem w szoku, bo to nie było tak, że no, szkoda, no bo no, rozumiem, że ktoś by tak chciał, bo to jest fajne startować w tym ostatnim hicie, nie? No, wiesz, no. Ale to była taka krzywda, że już po prostu, wiesz, no jeden to już mnie zbluzgał po prostu na środku tej areny. Ja po prostu, ja byłem w szoku, nie? O, ludzie potrafią mieć problem. I moje tłumaczenie, dlaczego do tego doszło i że to, że w ogóle są te wyniki, to tylko dlatego, że te trzy osoby, które tam siedzą, nie spały do drugiej. No ale to jest nieważne. Nieważne, nie? I to jest apel z jednej strony do organizatorów. Osrajcie na te apki. Jeżeli nie jesteście CrossFit HQ ręcznie i nie robicie gamesów i nie macie rzeczywiście sprawdzonej apki za milion pieniędzy, gdzie dostawca jak się nie wywiąże, to będzie 1 500 000 płacił, bo tak. Osrajcie to. Excel jest super narzędziem, jak was nie stać na Microsoft 365, to te arkusze Google'a też se poradzą, są darmowe, w ogóle super, nie? Dokładnie. To jest pierwsza rzecz, a druga to do organizatorów, ale też do zawodników, że no posłuchajcie, no jeżeli ktoś się sili na zawody, które sam reklamuje jako największe w ogóle w Polsce, że w ogóle to polskie gamesy, jakby sam okej, to tu można się czepiać takich pierdół, bo jak ktoś rzeczywiście stawia sobie taką poprzeczkę, to można go z tego rozliczać, ale jeżeli są to raczej takie zawody, powiedzmy, bardziej for fun, Nagrody już nie były for fun. I to... Nie, to mówisz ten, ja mówię teraz o tym Weicher Cross Games, nie? Znaczy, tam też były spoko nagrody, nie? Ale to, nie, to nikt tam nie reklamował tego po prostu, hej, robimy fajne zawody, będzie super, przyjedźcie. Róbmy to community, o którego tak walczymy, mówimy. Będą nagrody, oczywiście, wiesz, walczycie o coś, ale ogólnie rzecz biorąc, to po prostu robimy to for fun i w ogóle super, nie? I wiesz, no, ale ludzie też tego... Ja mam też takie prywatne, osobiste zdanie, że jeśli będę robił w ogóle zawody w Częstochowie i moją jakby ambicją jest best performance, czyli jakby ta elita, nie? To płacę pieniądze i w tamtym roku zapłaciłem i w ogóle jakby sam... Płacę pieniądze w sensie komu? Za miejsca, nie? No tak. Pierwsze, drugie, trzecie do piątego na przykład, nie? I tak chcę w tym roku zrobić, a w tamtym roku w ogóle koncept organizowania zawodów i jakby zbierania pieniędzy na nagrody dla elity jest poprzez wpisowe z Open i Open 40-50 osób, żeby tylko się zapiął budżet, co i tak się nigdy nie zwraca, bo ja na swoich zawodach dokładam. Robię to jakby z jakiejś tam pasji, zamiłowania i chęci oglądania tej elity na żywo. Nie idźcie tą drogą. Jeśli Open, to jedziecie po suplementy na przykład, albo po owijki, albo po nagrody rzeczowe, ale elita niech idzie, tak, robi... W Open moim zdaniem nie powinno być nagród pieniężnych, bo to też zachęca tych... te osoby, elity, która wie, że nie wygra w elicie, to startuje w Open. Nie? To, jest takie no to open. Trochę siara też, nie? A niektórzy to robią od 8 lat. Tak, no dokładnie, startują w Open. Bez nazwisk. Bez nazwisk. Ale tam znowu walne. Takie triki. W każdym razie, no tak to wygląda. Generalnie organizowanie zawodów nie jest prostą rzeczą. Trzeba mieć mnóstwo przyjaciół, którzy poświęcą swoją sobotę, niedzielę. Trzeba mieć też często sporo jakichś znajomości, że masz tam, nie wiem, kumpla z dużym dostawczakiem, kogoś z czymś tam, żeby nie brać w bocianie, wiesz, pożyczki czy coś. Tak. Bo ja wiem, że... to może czasami wyglądać tak i wiem, że takie zarzuty, no będę mówił to otwarcie, bo były takie zarzuty, po prostu ludzie pisali to też przy okazji właśnie któregoś Login Labu tam parę lat temu. Do Login Labu jeszcze chcę wrócić. Że tam, wiesz, że tu sponsor taki, sraki, owaki, że tych sponsorów po prostu 1000, a był tam jakiś problem przez jakiś czas z wypłatą nagród było, nie? Co tam Dawid Kujawski pisał nawet, że tam samochód sprzedał, żeby tam powypłacać ludziom. Nie wnikam. Jakby nie wnikam w szczegóły, natomiast ja jestem w stanie uwierzyć, ja nie widziałem jego ksiąg rachunkowych, ja nie wiem ile rzeczywiście na tych, ile te zawody wygenerowały przychodu, a ile kosztowała organizacja i jaki był, czy był zysk, czy strata, nie wiem, nie mam pojęcia, nie? No. Natomiast jestem w stanie uwierzyć w taki scenariusz, że rzeczywiście tych pieniędzy w pewnym momencie zabrakło, bo to
wracamy znowu do przykładu tego remontu domu. No nagle się okazuje, że tych kontaktów jest kurwa 47 i to kosztuje dużo, dobierasz, więcej, konsolidujesz kolejny kredyt. I zawsze, dokładnie, i zawsze tych wydatków jest więcej niż się planowało na początku, a bardzo często jest tak, i to na przykład, i to też jest przykład zbiegów na przykład, czy ulicznych, czy jakieś tam ultra, czy coś, no masz tych sponsorów, ale dostajesz pakiet startowy i tam masz 4 ulotki, i jeden żel, wodę i wiesz, i jedną skarpetkę, bo na drugą już nie starczy okazji, nie? I pół batona. No dokładnie tak, nie? Że tych sponsorów może być dużo, ale no oni to skala, chętnie, no. Ale to oni chętnie by tylko się pokazali, wiesz, na i teraz jest roll-upie. Następny temat, nie? Że CrossFit jest na tyle, wiesz, ja to w Warszawie nie macie, ale w Częstochowie jest żużel na przykład, nie? I to jest... Nie rozumiem tego sportu. No okej, dyscyplina dla 400 osób w Europie. Już tam Australia już mało co się liczy, nie? Na przykład, nie? Już po prostu to jest cyrk odwoźny, bla, bla, bla. CrossFit ma większe jakby grono uprawiających. Już nie mówimy o zawodnikach, tylko jakby ludzi, którzy powiedzmy trenują to w sposób rekreacyjny i tak dalej, i tak dalej. No ten rynek jest większy, ale dla sponsora z Częstochowy, strzelam, i jest to na przykład piekarnia, która da rano bułeczkę i piękny jogurcik, zareklamuje się, ale dla niego targetem nie będzie Michał Wesołowski, nie? Z Ełku i Kacper Sałek, tak? A przyjechali, wiesz, no fajnie, uśmiechnęliśmy się, przybiliśmy piątki, super, kibicuję. Michał, ekstra człowiek, wystartował w mojej koszulce na zawodach w Miami. Ja budzę, ej, patrz, co się dzieje tam, no Olsen biega obok moja koszulka, nie? Wiesz, to są smaczki, które ja, mnie to jara, mnie to kręci, ja to właśnie dlatego to robię, tak? Sam trenuję, gdzieś tam 2 lata nie trenowałem, zawodów już nie wystartuję, ale chętnie chcę być w tym środowisku, bo po prostu to jest moja energia też, nie? Zawody, organizacja, bla, bla, bla. I jakby mam do tego wartość jakby inną, swoją. A chodzi mi o to, że namówić sponsora na to, żeby wydał pieniądze, to musi być osoba, która też na przykład na tym crossficie chodzi, trenuje, wie o co chodzi. Nie? I on ci rzuci tam jakiś pieniążek, dołoży do pakietu. Wiesz, w przypadku takiego żużlu będzie łatwiej, bo ludzie nawet jakby nie interesują się nim sami. Ale obejrzą. Ale poczekaj, ale wiedzą, co to jest ten żużel. Tak. Wiedzą, że są stadiony na tym żużlu, tak, że ludzie na te stadiony tysięcy, przychodzą, tak, że tam piłkę, tych biletów, nie? Się sprzedaje, tak, w ciul i tak dalej, nie? Ale to też jest małe. Bo powiedziałeś, że CrossFit, wiesz, więcej osób trenuje. Tak, ale dużo mnie ogląda. No to chodzi. Zawody jeździ cały czas ta sama jakby... Dokładnie, ale na zawodach kibicują inni zawodnicy i ich, nie wiem, tak, rodziny i tam kilkoro tak znajomych z boksu. Robisz to nie jest tak, że ej, Franek, chodź, pójdziemy, ale wiesz, obejrzeć zawody crossfit. Ale to wynika z tego, że jesteśmy nieprofesjonalni przez te 10 lat, wiesz. Próby zrobienia w Warszawie zawodów na Złotych Tarasach, super. Manufaktura, super. Ja w Częstochowie w tamtym roku zrobiłem na Wake Parku, tak jak w Bydgoszczy się robi. Na crossficie, na boksie i na lodowisku, który gdzieś tam od głównej ulicy jest oddalony, nie? Zadaszony teren, mówię, niedziela cała moja, może burza padać, wiesz, wywalone. Tylko jeden mały szkopuł, nie mogę rzucać ciężarem, bo mam pod spodem... No tak, te chłodziarki tam, tak. Tam. No i mi ketel spada z nad głowy, Małek mówi, pozdrawiam, wiesz, wykluczasz zawodnika, bo on przed każdym jakby workoutem mówi, nie rzucamy sprzętem, poniżej kolan odłóż. Wiesz, a zawodnik ferworze walki, wiesz, też to jest wyjaśnione, w tej chwili mamy piątkę zbite z chłopakiem i jest w porządku, bo w Łodzi sobie po roku czasu to wyjaśnia. A ja przez 2 miesiące, Boże, żeby się odpaliło lodowisko, żeby nikt na kamerach nie widział, że ten ketel chyba 32 kilo spadł, bo tam był huk i zrobiła się cisza, nie? I podejmujesz decyzję, no Maciek mówi, dobra, ja mówię, okej, jedziemy, po prostu z chłopakiem, no są zasady, tak? No respektuj to. Mieliśmy też zresztą na tych samych zawodach w Wejherowie, był event na basenie i ponieważ tam ten basen nie jest jakoś wybitnie głęboki, to była zasada, że nie mogą skakać na główkę do basenu. Jakkolwiek śmiesznie może to nie brzmieć, to no ponieważ nie chcieliśmy, żeby ktoś sobie wybił zęby albo skręcił kark, posłuchajcie, wskakujecie, to jest utrudnienie dla was. Łatwiej jest skoczyć na główkę i tam sobie na coś umieć. 15 metrów polecieć. Dokładnie, macie trudniej, po prostu jakby z martwego punktu macie start, nie? I jakby i tyle, traktujcie to jako utrudnienie. I co, burza? Natomiast my ze względu na, wiesz, na bezpieczeństwo, ten, no i było takie trochę kręcenie nosem, ale spoko. I wiesz, i kilka osób skakało na główkę. Bo co mi zrobicie? No? Nie, znaczy, wiesz co, taka osoba, nie wiem, czy była, czy się zdarzyła, natomiast były takie osoby, które tylko wskoczyły, wiesz, bo mówiliśmy, że jak tylko wskoczycie na główkę, to jest dyskwalifikacja, nie? I były takie osoby, które wskoczyły i tylko, już nawet widziałem, że nie machają nogami w wodzie, tylko wypłynęły i kurwa,
Bo sobie zapomnieli. W momencie, w którym wyskoczyli sobie przypomnieli, ale już było za późno, bo już to zrobili, nie? Tylko było kurwa. I tak, wiesz, pokazuje sędzia, że ten, tak, wiem. I spoko. Okej, okay. No brali, to szanuję. Znaczy nawet nie tyle dyskwalifikacja, już nie pamiętam, czy to było dyskwalifikacja z zawodów, czy po prostu za ten konkretny trening. No ja chłopaka z workoutu wykluczyłem, nie? Mówię, dalej walczysz o podium, nie? Tak, jedno albo drugie, już ale ile dokładnie. Tam było kaj, i wiesz, byli tacy, co po prostu wzięli na klatę, nie, no tak, rzeczywiście, było na odprawie, zapomniałem, tu adrenalina, pierwszy raz startujemy, no spoko, no sorry, wiesz, piąteczka, spoko. Ale byli tacy, którzy mimo tego, że byli na odprawie, bo pamiętam ich twarz, mimo tego, że słyszeli, mimo tego, że przyjęli do wiadomości, o, to się kłócili. Temat, byli na odprawie, piękna sprawa, dziękuję, że to powiedziałeś. Nie jesteś, nie słuchasz, to potem nie było, że nie słyszałeś. Tak. No. A bo nie było mówione. Bo, ale ja byłem na zawodach, na których tak nie było. No, to... no ale te zawody się różnią. Ale tym, to nie właśnie... są te zawody. No, no tyle. No, ale wydawałoby się, że to są takie podstawowe ale rzeczy. Właśnie, nie? No my sobie gadamy, bo się rozumiemy, bo ty znasz to, co jest sędziowanie, a dla mnie to jest oczywiste. A zawodnik, nie jest oczywiste, Miłosz napisał w komentarzu. Odprawy, umiejętność słuchania. Wiesz, tego na razie może w Polsce nie ma, nie? Ale myślę, że powinno być. Druga sprawa, sędziowie powinni dostać poza jedzeniem pieniądz. Tak. Koniec, dopóki nie będzie profesjonalnego, wiesz, z certyfikatem przyjeżdżasz i tyle. Chociażby dlatego, że się zainteresowałeś tym, nie? Słuchaj, ja zrezygnowałem ze swojej próby profesjonalizacji, strukturnie zbudujemy, nie? Zawodu sędziego crossfitowego, bo przecież próbowałem przez parę lat to, no, tego Greda, sędziego nie? z Greda rozkręcić. Natomiast tak długo odbijałem się od ściany właśnie, jeżeli chodzi o wynagrodzenie dla sędziów i o jakieś, wiesz, coś więcej niż właśnie ta pajda chleba tam z szynką i, no. i skarpetki, czy coś takiego. Ciężko było czasami nawet o jakieś porządne lokum, tylko to było dosłownie, wiesz, no, tak jak ktoś no, uchodźcy jeden na drugim po prostu, wiesz. No, ja na przykład to przeboleję, to zrozumiem, ale wiesz, wypadałoby profesjonalizować. Ja wiem, że wiesz, też mi nie chodzi o to, żeby, wiesz, sędzia po jednych zawodach wyjechał nowym Mercedesem, no, tam, wiesz, i 200, banga się i 200 złotówki tam, tyk, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli chce się mieć kogoś, kto już na zawodach wcześniej sędziował, kto wie, jak to się robi, kto był sprawdzony, kto się nie boi dać na urepa, kto rozumie, co się dzieje na arenie i tak dalej, a ja miałem ekipę takich ludzi. Owszem, zdarzały mi się na zawodach osoby, które były pierwszy raz, ale one były w dalszym ciągu pod moją opieką. Ja wiedziałem, które to osoby. Miałem plan na ewentualną jakąś rotację, na jakieś na przykład przesunięcie ich nawet do teamu technicznego. To się zdarzało czasami. Słuchaj, anegdotka. Ściągam dziewczynę. Słuchaj, dziękuję ci bardzo, wiesz co, za twoje zaangażowanie, ale no niestety po prostu widzę, że sobie nie radzisz. Ściągam dziewczynę z linii i ona mówi dziękuję, okej? Okay? I może, wiesz, pomóż nam z kartami, nie? Ona mówi, jestem księgową, ja uwielbiam tą pozycję, nie? Super. I on mi nagle, wiesz, roznosi przed biegiem, ja jej nie znam, nie? To nie jest mój człowiek. Ja przyjechałem, dostałem ludzi, jesteście pierwszy raz, dobra, damy radę, ogarniemy, wiesz, ja się znam. Może też za dużo, nie? Bo też ufasz ludziom. I potem walczysz, nie? I nagle się okazuje, że ten dobór osobowy gdzieś tam się po drodze zgubił, nie? I już pal 6 łódź. Chcę powiedzieć o Maćku, chcę powiedzieć o Login Labie, który, jak mówię... Jakie Maćku? Małku, którego tutaj nie ma, nie? Pozdrawiamy. Nie przyszedł, kurwa. Miał tu być. I ja rozumiem jego byłoby frustrację, nas, może, nie wiem, bo... Byłoby nas trzech, co wyglądają wszyscy tak samo, bo w ogóle znowu mam gościa, który wygląda tak samo jak ja, jakby ktoś nie zauważył. Nie. Głupio się do lustra gada. Strasznie często mi się to zdarza, że zapraszam gości, którzy wyglądają jak ja. No. Przypadek. No, i co z tym Maćkiem? No to, że u mnie sędziował, bo dla mnie to był oczywisty wybór, tak? I uważam, że Łódź i jego miasto i umiejętność opowiadania o crossficie, znajomość środowiska, on PR-y z głowy rzuca, nie? Kto co wiedział. Geniusz, jak dla mnie konferansjerki. Jak robiłem zawody ogólnopolskie, mówię, on musi tam być. I wiesz, w Krotoszynie w 2021 go złapałem, mówię, robię zawody we wrześniu w Częstochowie, zapraszam, powiedz ile pieniążka i tak dalej, i tak dalej. Przyjechał i ja miałem z nim spokój na zasadzie rozpiska, godzina, on mi wywołuje zawodników, wiesz, no to Tutaj Dominik w ogniu w Łodzi musi wyczytywać zawodników i to była jego funkcja. I nawet jakbyśmy mieli najlepsze miejsce, kibiców Januszy, którzy tylko oglądali, bo nie wiedzieli, co tu się dzieje tak naprawdę, a cztery rzędy gapiów, to była właśnie ten czas, to miejsce, żeby sprzedał Maciek. Tak, opowiedział, co się dzieje, kto jest kto, co to jest, co muscle chodzi, up, co on robi. To nie jest łatwe i tak dalej. Tak. Dominik pewnie by to opowiadał, gdyby nie to, że nie miał na to czasu, bo musiał gasić pożary na przykład, pomagać mi, bo ja też gasiłem pożary. Nie? Tutaj jakby ten potencjał spalony, nie? I to jest ból, ale jeśli chodzi o potencjał i umiejętność wyciągania wniosków w 2020, gdzie właśnie przywołałem Szybaja i Włoch, tak, no, Mary, i super ich performance, ich występ i w ogóle jakby pokaz crossfitu, petarda,
2021, Login Lab, wyjście na stadion, bieganie sprintów, wywalka totalna z wynikami. Problem, wiesz, że też jakby troszeczkę koncert był ważny. W sobotę poza stadionem nic się nie działo, od 14 byli wolni, a o 11 w niedzielę nie wiedzieli o wynikach nic, nie? Gówno burza, pani w biurze zawodów, Jagoda, pozdrawiam. Cześć Jagoda. Wiesz, niedzielę kończy tak, myślisz, że to już koniec świata jest i tylko wielkiego haga i nie przejmuj się, no bo w sumie to jest tylko crossfit. Słuchaj, ja po zawodach... Ale w tym roku, oni zeszli z ambicjami, zrobili format na zasadzie 12 teamów, zawiedli to do Poznania, nie sprzedali na Poznań pierwsze. Było łatane, żeby wystartowało 12 teamów, żeby w ogóle zawody poszły, nie? Bandy, crossfit Poznań, hala, we własnym sosie wszystko zrobili, nie? We Wrocławiu, Morskie Oko, Peter, Szymon Urbański, community od Wojtka Koselniaka, HES i tak dalej, to oni się tam wszyscy też z Dawidem znają i tak dalej. I puf, petarda stary, tu siedzi, nie? Chałupy, puf. Przychodzi burmistrz, mówi, czemu wy tu siedzicie, nie? Chodźcie na rynek. Zaczyna się coś kręcić. Krotoszyn, bez pudła, co do minuty. Oni zrobili format, który od 10, wiesz, w piątek przyjeżdżają, rozstawiają arenę, budują trybunę. O 10... A to zjechali ze skali? Ilości zawodników? O to tak, chodzi? Tak. Zrobili parowe zawody, format zamknięty, tur. Jeździmy po Polsce z tym samym jakby składem, ktoś się może dopisać, nie dopisać, wiesz. A, na zasadzie takiej ligi troszeczkę jakby. Coś jakby liga, ciekawe. Nie? I od 10 do 16 fajny są format. Zawody zrobione, o 16.30 JT w każdej rundzie dekoracja, 17 koniec zawodów, o 19 dwa busy spakowane, wyjazd, nie ma nikogo, wszyscy, nikt nie pamięta o zawodach. I to jest moim zdaniem kierunek, nie? Znaczy kierunkiem jest jak najbardziej. Profesjonalizacja, tylko że oni zrobili, wiesz, burzę mózgów, delegacja zadań. Tam są teamy, tam oni to robią od 8 lat, od 9, umieli sobie to podzielić. Kierunkiem jest zejście z ilości zawodników. To jest pierwsza rzecz, którą powinni zrobić wszyscy organizatorzy zawodów. Ja też to robię w tym roku. Nie? Wszyscy organizatorzy zawodów. Dlaczego? Ponieważ w momencie, kiedy macie wciul zawodników, to nie upilnujesz tego harmonogramu tak, bo nie zrobisz minuty przerwy między hitami. Tobie się wydaje, że się da ogarnąć w minutę wszystko. Nie, potrzebujesz 5 minut, żeby na spokojnie reset wszystko, areny. Reset areny, wszystko tak dalej, nie? A żeś na zegarek spojrzał, po prostu... 10 minut. Nie bój, żeby nie brzmi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak macie mniej zawodników, potrzebujecie mniej sędziów, bo mniej jest hitów, na więc przykład. Oni się mniej zmęczą, więc nie ma tego problemu, że musicie, ale powiedzmy, że płacicie sędziom, bo jesteście ludźmi, to nie płacicie 20 osobom, tylko może 10 wystarczy, tak? W sensie na wszystko jest więcej czasu i drugą rzeczą, potrzebny jest ktoś, kto będzie rzeczywiście konferencjerem, natomiast nie ktoś, kto po prostu dostanie mikrofon, tylko ktoś, kto się na tym zna. Ja nie wiem, czy Maciek ma, bo Maciek też się troszeczkę wypalił trochę jest, w tej roli. Wypalił, ale jest ja też mam nadzieję, mega że szanuję jego asertywność, tak. Bo też go próbowałem namówić w tym roku. Podziękował. Tak. Znaczy, Maciek jeszcze tutaj będzie, to jeszcze sobie z nim pogadam. Jakby powiedz, z jego może w Częstochowie będzie fajnie. Powiem. Jak to z jego perspektywy wygląda, ale jak najbardziej jest potrzebny konferencjer. I jak się połączy te dwie rzeczy ze sobą, to co otrzymujemy? To otrzymujemy strongmanów, z czasów świetności, bo jak jest na zawodach strongman? Ile startuje osób? Znaczy, różnie, wiadomo, ale to jest przeważnie... Paru Litwinów, tak, jeden Łotysz i dwóch Polaków. Żdruna Stawicka, wiadomo, tak, startuje. Ale wiesz, ile osób startuje? No 10 max startuje osób. To jest 10 osób. Inna sprawa, że tam są też, to jest trzecia rzecz. Uproszczenie, może nie tyle samych workoutów, co może nie uproszczenie. Uporządkowanie schematu workoutów w taki sposób, żeby ten Janusz i Grażyna, którzy nie znają się na crossficie, żeby oni widzieli, a on jest dalej, on jest w tym miejscu, czyli jest dalej od innych, czyli wygrywa, arena czyli prowadzi. Musi być widoczna. Tak, wiadomo, masz rundy, tak, czyli masz pachołki, cokolwiek. Czyli wiadomo, że od tego też jest konferencjer, który ludziom to troszeczkę wytłumaczy, ale też wizualnie inaczej to wygląda, jeżeli ktoś się z czasem przesuwa gdzieś szczególnie dalej. Na arenie. Szczególnie na arenie, bo wiesz, teraz jest profesjonalizacja, w tym roku dużo zawodów już ma relację YouTube'ową i to z komentarzem, z jakąś grafiką, to się w Bydgoszczy jeszcze nie, ale w Bielsku-Białej w tym roku bardzo dobre zawody wyszły. W Rybniku, wiesz, te filmy, to wspomniałeś na początku z Login Labu, to wiesz, to fajnie. Wiesz co, te filmy to jest najmniejszy problem, bo mam tak, wrażenie, ale że to jest zawsze marketing, nawet, nawet z gównianych zawodów czasami takie filmy, wiesz, bo... one wszystkie tak samo dla mnie wyglądają, to jest inna sprawa, ale poczekaj, bo tylko chcę skończyć myśl, że
Wiesz, bo i tylko teraz tak, okej, okay, to moim zdaniem i myślę, że twoim też i wielu osób, jeżeli będzie mniej zawodników, będzie dobry konferencjer, będą uporządkowane pod tym kątem widocznie dla kibica jakby konkurencje, to będzie to dużo ciekawsze dla po prostu dla postronnych, czyli przyjdzie więcej osób. Natomiast ja wiem, że często zasłaniają się tym i boją się o to organizatorzy, że jak będzie mniej zawodników, no to mają właśnie mniej ze wpisowego kasy i tak dalej. Ale właśnie o to chodzi, żebyście nie polegali na kasy z wpisowego. Kasa tak. Wpisowego to tam jakieś tam powiedzmy tak, na te batony, mały pro, na te batony, żeby tam było, czy cokolwiek, nie? Czy, na pewno nie zarabiasz. Ale w momencie, w którym będziecie w stanie przedstawić, bo też przecież tego większość osób nie potrafi, przygotować biznes planu. Jaki jest pomysł na te zawody? Jak to będzie pokazane? Po co to robisz? Po co to robisz? Jak, w sensie, bo zawody crossfit zrobimy. No przecież jak ktoś nigdy na nich nie był, się tym nie interesuje, to nie ma pojęcia, o czym ty do niego, kurwa, rozmawiasz. Okej, dobrze, w sensie co będziecie, będziecie się banany w dupę wstawać na czas, wiesz. No krzyżem, Jezus, o co chodzi, nie? Więc jeżeli to będzie na tyle prosty format, że nawet chociażby będziecie w stanie rzeczywiście z czystym sercem porównać to w jakiś sposób do strongmanów, że to będzie podobny format, bo będzie tylko wiesz, troszeczkę... Tylko nie wolno się obrazić na to określenie ze strongman, tak? Że, dlaczego bo, obrazić? Znaczy, bo wiesz co, dla mnie... To też jest specyfika jakby naszej... Mi chodzi tylko o format zawodu. Format, nie, jasne. Format zawodu, bo to ludzie pamiętają tego Pudziana no, latającego w tą i z powrotem. Z betonową kulą, którą zresztą często też się trafia. Też się czasami tam trafia, tylko właśnie o to mi chodzi, żeby po prostu ludzie byli w stanie sobie wyobrazić, co tam będzie. Owszem, będą inne ćwiczenia, to nie będzie 10 gigantycznych typów, tylko no. Będzie trochę więcej osób i będą trochę inne konkurencje, ale w podobny sposób przedstawione. Już ktoś sobie może to wyobrazić i już łatwiej jest sponsorom też zdecydować się, czy oni chcą wziąć ten udział, czy nie. I to od sponsorów powinno się dojść. I wychodźmy kasę w miasta na przykład, tak. Bo to wtedy ma to sens. Promujesz miasto i możesz jakby dotacje, czy z innej puli działasz, nie? Znaczy to bardzo dobrze w Loginabie, w Krotoszynie robią. Znaczy, ten weekend na rynku to jest super. Że są sprawa, dogadani nie? Z panem burmistrzem od lat. Ja nie wiem, czy to jest ta sama osoba, to w każdym razie nie mam pojęcia. Kimkolwiek, no. Czy by coś się zmieniało, czy nie, to jakby są dogadani, że mogą tam organizować, bo to dla nich też jest, nawet jeżeli ludzie nie wiedzą, co się dzieje, to coś się dzieje w tym mieście, wiesz, stoją jasne. Areny, muzyka leci, wiesz, straty taty. No. Tyle tylko, żeby nie robić z tego odpustu, gdzie ludzie nie wiedzą, co się dzieje dookoła, tylko... Dlatego jest profesjonalny konferencjer potrzebny. I tak. Myślę, że, patrz, jesteśmy spóźnieni o te 10 lat, nie? Bo zawodnicy już dogonili Europę. Tak. Jadą i się mogą ścigać. Europę, świat. Gabi, pozdrawiamy Gabi. No, Gabi. Wielkie ukłon. Dzisiejszy dzień to jest pozdrawianie tak. Ludzi. Super. Tam Barcelona teraz czeka. Powodzenia. Tam masz workouty telewizyjne chyba, nie? Nike Training, coś tam. Ja generalnie cały czas gdzieś tam mi się to przewija na tym Instagramie. Nie wiem, jak to się dzieje. Algorytm. I chodzi mi o to, że organizacyjnie jesteśmy nadal w ja to napisałem, ten kamień upany, próbujemy wzniecić ogień, często pasjonatami. Mhm. No i kurwa się wypalam. Maciek, wypalasz się ty z sędzią. Mhm. Ja będę robił swoje zawody i te małe zawody, tak jak mówisz, bo ja zrobiłem BPC we wrześniu, a w grudniu zrobiłem zawody dla 18 zawodników. Przyjechało, wiesz, trochę południa Polski, 4 hity. Petarda. Charytatywne. Zebraliśmy sobie pieniążki w swoim i to było community, ale to były zawody boksowe we własnym sosie plus paru ludzi z zewnątrz. I zrobili super wynik, nie? Super fajny pokaz. I teraz mówię, okej, czemu nie iść w tą stronę, zaprosić elitę, zrobić znowu online kwalifikacje, dać chłopakom, którzy stali na podium w tamtym roku, dziką kartę, paru ludzi z Częstochowy wypuścić, ale wiesz, niech się spróbują stopką, nie? Mm-hmm. Ja wiem, że to pójdzie, bo robię to. Schodzę z tej logistyki po Częstochowie, z tego samochodu, sprzętu. Ja tamte zawody to jest wstyd, ale to też jest dobra anegdota, nie? Zrobiłem na własnym sprzęcie na zasadzie 4 sztangi, ogarniemy, nie? Mam 500 kg ciężaru i tak dalej. I Juras wrzuca 120 na klina i mu się sztanga wygina, nie? Stary, pierwszy raz w życiu coś takiego, nie? Co Maciek, się stało? Nie wiem, chinol jakiś. Wiesz. Bo na boksie swój workout taki, który zaplanowałem, lina, legless, co Michał Wesołowski potem cały rok linę trenował, bo tam go zatrzymało. Mam z tego dumę i trochę satysfakcję, ale potem fajnie jest widzieć, jak chłop przez rok to co drugi dzień to robi i potem jedzie do Miami, no, lina, żaden problem, 7 metrów bez nóg, easy. Nie? To są takie małe smaczki. I teraz ja zrobiłem to, kupując sztangę od lokalnego sprzedawcy, dewocjonali w Częstochowie. Przetopione skrzyżowe.
możliwe, nie? I wrzucił, i to jest kontuzyjne, nie? Bo generalnie mówił, coś jest nie tak, nadgarstki. No tak. To się sztanga zrobiła bananem, zrzucił to, a ta sztanga się kręci, nie? W sensie, no tak, da się ją okręcić, taką zrobiła. Tak, jakby... skakanka troszeczkę. No, takie, tak, kształt. Tak, tak. Dla tych, co słuchają. I nagle, no to będą musieli robić we dwóch, nie? Dla mnie, organizatora, żeby dokończyć to, okej, bo potem już nie mam sztang, bo to było na tym lodowisku, gdzie musiałem to robić na betonie, nie na tym, wiesz. A sztangi roadżowskie, 30 równych sztang było na CrossFit Częstochowa i tam miałem ten workout taki, że snaczelina, wiosło, koniec, nie? A tam ten szukanie Maxa w kompleksie sztangowym odbyło się na czterech sztangach, mój błąd. Najwięcej tego nie popełnię, dlatego w tym roku robię tylko i wyłącznie w jednym lokalizacji, nie? Jednodniowe zawody, żeby po prostu nie powielać tego błędu. To jest już nauka. I no, takie rzeczy nie mogą się przydarzać na profesjonalnych zawodach, że nie masz sponsora technicznego, wiesz, ja naprawdę dużo błędów popełnionych, ale mimo wszystko uważam, że zeszłoroczne zawody gdzieś tam się obroniły. Ja jadę w Polskę teraz na Login Lab z bandami LEDowymi, tak, i mam, o, Dawid Łastowski na przykład podchodzi, mówi, o, Częstochowa, ty robisz zawody w tym roku, fajnie, bo coś tam. Ja mówię, no, dawaj. No i wiesz, przekonałem się, żeby zrobić to samo, pod warunkiem, że dostałem tą informację z grudnia, że mniejsze zawody jestem w stanie z moim biurem już na przykład, gdzie jestem pewny tych ludzi, bo są już w boju przetestowani, z sędziami z Częstochowy, właśnie, zrobić. Pamiętajmy, że na Gamesach jest 40 osób, nie 400, ale znaczy, to... próbowali w jednym roku, to chujowo wyszło, ale było 200 osób prawie. Tak, no w tym roku, gdzie wszystkich krajów przyjechali. Z... Był do 2019. Ja, jak ktoś z Kongo się kwalifikował, ale to był zawodnik ze Stanów. Tak, dużo lepiej... to będzie zorganizować, natomiast my mówimy o zmniejszeniu skali, ale to jakby też trzeba inaczej rozumieć. W sensie to dalej mogą być duże zawody pod kątem zainteresowania ludzi, czy tego, jak są workouty. I ja już się troszeczkę jakby wypaliłem z tego na tyle, w sensie, że jak teraz słyszę, że gdzieś są zawody, to nie będę jechał, oglądał. Ale jeszcze te lat temu, nie wiem, 7, właśnie mi się chciało, tak? I żeśmy się ze znajomymi z boksa umawiali i, no bo to prawda głównie dlatego, że ktoś tam powiedzmy ze znajomych startował, nie? Ale żeśmy jechali i żeśmy sobie oglądali i było fajnie, nie? Teraz mi się za bardzo nie chce, ale kto wie, jeżeli byłyby w Polsce zawody takie, że rzeczywiście dałoby się, wiesz, to, wiesz, bo większość zawodów trochę wygląda tak, że wchodzisz na tą, powiedzmy, że na jakieś, nie wiem, sali gimnastycznej, cokolwiek, wiesz, wchodzisz i tak za bardzo nie wiesz, co się dzieje, kto jest kto. Dlatego tego Maćka, wiesz, brakuje. I patrzysz na tą arenę i siedzą ci zawodnicy i tak w sumie sami zawodnicy, bo nie ma kibiców. Wszyscy mają troszeczkę w dupie to, co się, wiesz. Której startuje. Tak. Poza tym pomieszczeniem, w którym to się dzieje, to nikt nie wie, że tam w ogóle jakieś zawody są. To jest takie, w sumie, strasznie zamknięte to jest, nie? I to mało atrakcyjnie też. Ale przez to wygląda. Wiesz, wychodzimy na zewnątrz, tak jak w Łodzi. Dla zewnątrz to wygląda, nadal to jakbyśmy się nie posunęli do przodu, nie? Po tym, po tej Łodzi, bo wewnątrz środowiska jest gówno burza, na zewnątrz w obrazkach super, no w zdjęciach petarda, nie? Tam wyrzeźbione ciała, wiesz, widać walkę, emocje na tych zdjęciach są, bo mamy super fotografów, bo mamy fajne relacje. Bo... No Jarek Popielarczyk był chyba tam. Tak, no, tak. Wiadomo, no. Jarek. Pozdrawiam, jeszcze Jarka pozdrawiam. I Daniela też, który tam... Jakie Daniel? Pietrytkiewicz. A Pietrytkiewicz, tak, też pozdrawiam, też znam też cenię. Super zdjęcia, tak? Jeszcze jedną rzecz chciałem polecić organizatorom, no. Żeby mi nie wyleciało z głowy, żeby o tym powiedzieć, że nie może być tak, że jedna osoba na zawodach jest odpowiedzialna za wszystko. Wiadomo, musi być jakiś Dave Gdzie? Castro, w sensie, bo jest ktoś, kto spina całość, jest jakiś El Jefe, który kontroluje, on tak paluszkami, tak muska to wszystko, co tam się, ale to nie ale tak, wie, że... o co chodzi, bo zawody wie, są chodzi, tak. Ale jest osoba, głowie, ale wydelegowane. Jest osoba od sędziowania. Od stafu. Jest szef od stafu, mówię tu o biurze zawodów i jakichś takich powiedzmy administracyjnych rzeczy. Nie wiem, żeby papier był w kiblu, cokolwiek, tak, tego rodzaju rzeczy. Jasne. Jest osoba od stafu na arenie, która ogarnia i wie, kiedy ułożyć... co wyjeżdża, kiedy co wjeżdża. To jest po prostu... A czasami się stoją te chłopaki, no chcieliby, ale no nie wiedzą, nie ma decyzji, nie wiedzą, bo nie, no. Nie ma, albo nie ma decyzji, albo nawet oni nie mają informacji, nawet jak jest zaraz workout. I oni nie muszą wszyscy tego wiedzieć. Wystarczy, że będzie wiedział jeden, jakiś no. Darek, czy inny Rafał, który po prostu mi powie, dobra, chłopaki, wjeżdża to, wyjeżdża to, tu zmieniacie, tu wycieracie, tu robicie coś tam, nie? Po prostu potrzebne no, są osoby odpowiedzialne za bardzo wiesz, konkretne rzeczy, na które są delegowane obowiązki, a ten szef wszystkich szefów, no, czy, to też nie może być tak, jak bywało na przykład, wiesz, no na właśnie na Login Labie, bo
Dawid jest takim szefem wszystkich szefów na Login Labie. Że czasami Dawida po prostu nie było wiadomo, gdzie on kurwa jest. Ale to samo mieliśmy w Łodzi. Znaczy, on w tym czasie się, nie wiem, ściskał z burmistrzem, to też jest jednym z jego obowiązków, no bo to jest bardzo ważne i wiadomo, że on to musi zrobić. Ale no, ta osoba jednak musi być w jakiś sposób zaangażowana, zainteresowana tym, co się na tej arenie dzieje, żeby móc w odpowiednim momencie zareagować, tak? Bo może być tak, że akurat ten biedny sędzia główny patrzył się tam, kiedy akurat powinien patrzeć się tam. No bo nie ma oczu dookoła głowy, akurat się patrzył w drugą stronę. Tak, i to są te niuanse, które potem wyskakują przy reklamacji zawodnika czy ludzi z boksu, nie? I teraz rozpatrujesz jakby reklamację workoutu, wyniku i tak dalej. Miej narzędzia, masz nagrane, wiesz, no, to są proste, takie oczywiste rzeczy. Głupia GoPro, która jest, pozwoli ci nawet, jak ci się wypieprzy karta sędziowska, system punktowania. Trudno. Zarywasz nos, oglądasz zawody na przyspieszonym tempie, co, zostanie to odporyć. Niby tak, ale ja akurat nie jestem zwolennikiem tego, że workouty powinny być nieprzekombinowane. Proste. Zawody są proste. Ruchy same jako takie też nieprzekombinowane, tak żeby było relatywnie proste. Wiadomo, że no fajnie jest, jak jest coś takiego innego. Ale chodzi o to, żeby to było relatywnie łatwo sędziować i zweryfikować, ale żeby było struktura, jak najmniej niedopowiedzeń. Struktura workoutów gamesowych? One są proste, tak 15, naprawdę. 15, 9, 6, 3. A nawet jak masz, to był ten rundy. Trening, teraz ten The Capitol, który mi się strasznie podobał, to nie po tych schodach. No przecież, no to standard, no bierzesz worek z piaskiem i kurwa z nim wchodzisz. W sensie, wiesz, tam nie musiał sędzić, czy on ten worek to ma akurat zgięć łokcia. No nie, to jest nieważne, nie? Anyhow. I to jest, wiesz, spektakularne, dawne, fajne, wow, wiesz, coś jeszcze, innego. Wiesz. Jeszcze Carson i Noah Olsen i Taczka, że oni biegli po worki na stadionie tenisowym przez mur, przez taki... I ten wózek mu się wywalił, ale wiesz, ale proste od, rzeczy. Ale od technicznej, merytorycznej, że ten sędzia musi się zastanowić. To było jasne, wszystko wiadomo, nie? Nie trzeba kombinować. Wracasz na koniec, załaduj te worki i wracaj. Jakiś dziwadeł po prostu. No, nie przekombinowywać. A jak chcesz coś nowego, coś innego, coś takiego, żeby było inne niż na każdych innych zawodach, to niech to nie będzie wieloraki złożony ruch w 15 stawach, tylko wymyśl faktycznie coś, co jest czytelne dla Janusza, tak? Który nie ma pojęcia. No dokładnie tak jak mówisz, nie? To tak jak mówisz. No, ja myślę, że my mamy jakby jasność i wiemy, o co chodzi. Pytanie, czemu na zawodach wszyscy dostają małpiego rozumu? Wszyscy. Wiesz co, mi się wydaje, że to, że główny, to myślę, że będzie dobre też podsumowanie tego, o czym żeśmy gadali, że głównym winowajcą przy w sytuacji, w której zawody tak ogółem są oceniane negatywnie, głównym winowajcą jest brak czasu. To ale już jest brak planowania, rozpisania tego. Ale to wynika też, czy to jedno i to idzie w parze, bo to jest brak czasu na to, żeby to dobrze zaplanować. Ktoś powinien dużo, dużo wcześniej już zacząć planować, bo wtedy dopiero będzie wiedział, ile rzeczywiście, jak bardzo jest w dupie, ile potrzebuje czasu na to, żeby to wiesz, wyegzekwować. Ja się śmieję, że moje zawody klockami Lego sobie przepychałem, żeby sobie ustawić arenę, wiesz, pomierzone jak wygląda boks, sankami dotąd, okej, wiesz, musisz to zwizualizować, tak, nie ma bata. To nie jest tak, że ty sobie pomyślisz, no tak zrobimy. Nie, bo potem jak przychodzisz na tą arenę, to się okazuje, że jest dwa razy mniej miejsca niż... Przetestuj to, tak. Zrób model, wszystkie skalę. Sprawdź, czy wszystkie wiosła, czy rowery, czy mają baterie. Czy mają po pierwsze baterie, czy działają tak samo. Bo, ciężar, są różnice takie, że na przykład mieliśmy na zawodach 5 rowerów, i niby takie same, te same modele, te same oznaczenia komputerów, ale, wszystko to samo. Ale się okazuje, ale nie ten... o to chodzi. Jeden się włączał sam, jak ktoś zaczynał pedałować. Sam się włączał, od razu, wiesz, licznik leciał, a drugi się nie włączał, po prostu. Wiesz, no i to trochę, wiesz, no to wtedy trzeba wiedzieć o tym, że tak jest, po to, żeby wiedzieć, żeby powiedzieć zawodnikom, sami sobie włączacie rower. Mhm. Albo powiedzieć sędziom, że oni mają włączyć. I ty nie dotykasz panelu. Jakby to już nie ma znaczenia, kto to jak wymyśli, ale żeby było wiedzieć, wiadomo. A nie, że ci to zaskakuje. Nie działa, nie działa. I jest potem pretensja, kurwa, wiesz, a ty, o Jezu, wiesz, bo to baterie trzeba, nie, baterie, tylko żeś nie sprawdził. No, wiesz, to gdzie jest litr. Albo sprawdzić, czy na pewno jest tyle ketli, ile powinno być w danym obciążeniu, bo ktoś, nie no, na pewno, bo powiedzieli, że dowiozą, ale sprawdziłeś, że dowieźli? Anegdotkę mówić z Łodzi, brakuje, wiesz, dziewczyny w snatchu, skaczą po 10 kilo, nie? No tak, to słyszałem, no bo nie było małych talerzy, tak małych talerzy było. No to są takie pierdolone, ale... Anegdota z Login Labu, jak mieli talerze 2,5, ale nie wchodziły na sztangę, bo były źle odlane? I za mała dziura była i na tulej nie nachodziło. No.
I wiesz, i koleś jest na zawodach i bierze ten katalecz, kurwa, wiesz, i on nie, wbija, nie, i on nie wie, czy on po prostu z tych nerwów nie może, na, wiesz. No. No. No, no. Ale... Bo ktoś tego nie sprawdził. No, dobra, no niby teraz... taka głupia rzecz, ale to właśnie takie głupie rzeczy trzeba nie sprawdzić. Nie pozwalają nam potem wyjść na manufakturę i powiedzieć hello, jesteśmy tak. crossfitem i robimy tak. fajne rzeczy, nie? I to się da. Czyli przez... to wszystko wasza wina. Organizatorów, ale ja zawodników, też organizuję, więc też biorę to na siebie, proszę, głównego sędziego. Zawodników, kibiców, sędziów najmniej, ale też. Podcast broniący sędziów. To chyba byłoby na tyle. Kończymy już. Spoko. Dziękujemy wam bardzo. Marek, bardzo ci dziękuję. Również tak, myślisz, że będzie duża gównoburza pod tym... Wiesz co, ja, jeśli będziecie kojarzyć mnie z Łodzią, to ja nie jestem z Łodzi. Przyjedźcie do Częstochowy, zobaczcie małe zawody z Topką i mam nadzieję, że się będziecie dobrze bawić. Ja was ugoszczę. Jakby co do Warszawy nie przyjeżdżacie, to już jest wystarczająco dużo ludzi. Poradzimy sobie bez was. Dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia, do usłyszenia. No, dzięki. Pa, pa. Wszystkiego dobrego. Kochani, jestem dzisiaj troszeczkę tak jak członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Trochę jestem, a trochę mnie nie ma. Mianowicie, no rozłożyło mnie okrutnie, zresztą tak jak słychać po moim głosie. Dlatego też nie będę wam się pokazywał, bo wyglądam też w sumie średnio, w sumie bez sensu. Natomiast mimo mojej niedyspozycji, no obowiązków należy dopełnić, a mianowicie podziękować moim wspaniałym patronom, dzięki którym ten podcast jest w ogóle możliwy do istnienia. I mam między innymi podziękować chciałem Pawłowi Wojciechowskiemu, Krzysztofowi Rupińskiemu, Markowi Filipkowi, Andrzejowi Czajewskiemu, Piotrkowi Skorupce, Elżbiecie Ziółkowskiej i Wadimowi Wieczorkowi oraz wielu innym osobom kochanym moim, które również wpłacają na patronite.pl/panmareł i was też zachęcam do tego, żeby tam być, uczestniczyć, dawać pieniążki, bo studio kosztuje, a wy lubicie słuchać moich podcastów, a jak nie lubicie, to nic nie szkodzi, to nic nie musicie wpłacać, wszystko jest fajnie. Ja życzę wam miłego dnia, smacznej kawusi, czy tam wieczora i fajnego spania i pa, pa.